wszystkim! Znowu płynę 7, to dalszy ciąg Arkanum. Dobra, trochę się przeszliśmy. Jesteśmy dokładnie na współrzędnych 1060 zachodniej i 809 południowej. Troszkę to wymaga cierpliwości, żeby co do piksel wstrzelić się w te współrzędne. A inaczej nie da się odwiedzić tego miejsca. Ale dobra, jesteśmy. To jedna z tych pierwszych ukrytych lokacji. Nie wiem, czy powinienem pójść w dół, czy... Chyba tędy. O, właśnie. To jest cmentarz. To jest cmentarz fanów gry. Oraz beta testerów. Właśnie część z nich jeszcze żyje. Okej, ale zobaczmy, co tu im pisze. In a steam-powered voting booth. Nie wiem dokładnie. Sabot. Scratch. Scratch. A to Diakonow Czarnoksiężnik. Died from a slouch. He might have lived 100 more years if he hadn't sat on that plastic couch. Tak. Zabity przez owce. Tak. Ogr zabrał mu serce? Coś takiego. Nie chcę mi się dokładnie tego tłumaczyć. Makrus anarchista. May he rest in pieces. W sumie dużo tego. O, jest królik. Oczywiście. Nie mogło zabraknąć królika. Trochę tego jest. Czut. I kompletnie nie chce mi się wszystkich czytać. Pan z pewnością też nie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Elio Heroman Radster Kalis Miliady Strawik. No, okej. Coś takiego. Dobra, pójdźmy teraz w drugie, troszkę ciekawsze miejsce. A i to będzie chyba gdzieś... A właśnie, mały obóz jeszcze nie... Nie byliśmy tam. Odkryłem to kiedyś chyba ostatnio, jak przechodziłem tędy po ołtarzach. A nigdy tam nie zaszedłem. Więc jest okazja, ostatnia w sumie. Żeby to sprawdzić. A potem będzie jeszcze troszkę ucieczka do Kaladonu. Też troszkę zajmie. W międzyczasie awansujemy poziom. Dogfight. Mały obóz. Co my tu mamy? Szkoda mięsa. Coś poza tym? Chyba nie. To jest jakaś szlachcianka. Z jakiejś szlachcica? Okej, obróbmy go. Czy mieli coś na sobie poza? Chyba nie. Okej, skoro ich strażnicy mieli tylko miecze i jakieś sztylety, to się w sumie nie dziwię, że... co my tutaj mamy? Okej. Coś przyjemna mała. Zbroja. Zidentyfikujemy ją w Kaladonie. W końcu jakaś pierwsza zdobyta mistyczna zbroja płytowa. Okej, tą małą zbroję sobie nie będę nawet przejmował nią. Ponieważ Morumund ma coś lepszego.
Ale to zbroję jak najbardziej sprawdzimy w Kaladonii. Okej, okay, dobra. 752, 556S. 752, 556S. Gdzieś tutaj. Dobra. Tak. Wszystkie takie magiczne zbroje płytowe znajdują się tylko w losowych skrzyniach. Jakoś do tej pory nie mieliśmy szczęścia spotkać żadnej. Okej, więcej mi przeszkadza zdejmować rąk z klawiatury. Byłoby troszkę szybciej. Okej, dobra. Teraz dokładnie szukajmy 752 556S. 752. Okej, prawie. A powinien sobie zmniejszyć czułość myszki do tego odcinka. Okej, teraz troszkę w prawo. O, prawie. O tak, dobra. Idealnie. No jesteśmy gdzieś. Coś dziwnego się wydarzyło. Stary ślepy mistrz. Okej. To chyba był jakiś... On ma dużą mistrz. I wiecie co, chyba powinienem pozbawić ich wszystkich. Tak. Będę pozbawić ich wszelkich zwojów przed tą walką. Teraz zużyli wszystko. Nie ma nic do zabrania. Ty nie masz nic do zabrania. Nie tak to miało być. Jeszcze raz. Okej. Okay. Wiecie co, wy sobie tutaj poczekacie. Nie chcę, żebyście pouzużywali wszystko, a nie chcę się wam ich zabierać wszystkiego. Okej. Jeszcze raz. Dzięki. Okej, powoli się nim zajmiemy. Czeka od nas. Spore odporności, ale go, dobra, padł. Tak lepiej. Myśmy z niego właśnie to zabrać. To jest powietrzny dekapitator. Jest oficjalnie najlepsza broń rzucana w grze. Obrażenia 20 do 40. Szybkość też całkiem spora. No cóż, nie zadaje żadnych obrażeń do kondycji. Ale tak. To jest właśnie najlepsza broń w grze. To jest taki... taki easter egg. Dobra. On po angielsku jakoś inaczej się nazywał. Nie stary ślepy mistrz. Jakoś bardziej bajeczna była ta nazwa. Ale mniejsza o to. To też wygląda jak jakieś... miejsce treningów z wschodnich filmów akcji. Okej, dzięki Magnus, że zużyłeś tą całą miksturę. Okej, teraz Magnus. How can I help you? It's about... Raven. How may I help you? How may I help? I'm ready to leave. Varmont. Yoramont. I Permin. Okej, dobra. Tamtego nie będę nawet brał. Że samo używanie tamtej broni to psucie sobie
zabawy. Ale dobra. Ale jest coś takiego, nie właśnie widzieliście. Teraz przejdziemy się do Caladonu. W sumie musimy pójść do Roseburg. Roseburg. Ale... Najpierw chcę zidentyfikować tą zbroję. Przy okazji, byłem w Tarancie, bo chciałem ponaprawiać bronie, które popsuliśmy trochę na tych automatach. Ale niestety mój ulubiony kowal mnie wygonił. Bo że jestem zbyt magiczny. Nie chciał, żebym mu popsuł rzeczy. No cóż, szkoda. W Caladonie jest chyba jakiś magiczny kowal, który będzie mógł mi ponaprawiać ekwipunek. Mam nadzieję, że zrobi to w miarę sensownie. Przekonaliśmy czasami. Kowale więcej psują niż naprawiają. Ale dobra. Złote misie. Będzie mi was brakować, złote misie. Tych szczączcych małpek również będzie mi brakować. Ale idziemy do otchłani. Bo trzeba. Ktoś musi powstrzymać Aronaxa przed jego planem zniszczenia Arcanum i zabicia wszystkiego, co żyje. Bo z pewnością to właśnie chcę uczynić, tak? A z tego co wiemy, póki co... To podróż do otchłani to podróż w jedną stronę. Ale co tam? Poświęcimy się dla przyszłości Arcanum. I wszystkiego co dobre. Tak, ta, 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 ta. No, przechodzimy niedaleko miejsce, gdzie to się wszystko zaczęło. Zapchlone wzgórza. Że gra bardzo chce, żebym jeszcze ubił te ostatnie dwa poziomy, będąc w Arcanum. Może się uda. Może się uda. Już tylko troszkę brakuje do awansu. Bo gdybym sam zabijał te potwory, to zdobywałbym więcej doświadczenia, niż kiedy robią to towarzysze. Dobra, jesteśmy. Pierwsze. Idźmy do tej pani. Po pierwsze... Dajmy ten lek. Gdzieś tutaj oni byli. Dobra. Chyba jej pośrednio to muszę oddać. A może i ojcowi? Mam lekarstwo dla Synti. Znalazłeś? Gdzie? Gdzie ono było? Pozwól, daj mi je zobaczyć. Tak jak podejrzewałeś, było w Tulli. Ścieżki, którymi podąża magia, nigdy nie przestaną mnie zadziwiać. To dla ciebie. Odłożyłem, nie licząc, że w jaki sposób pomoże tą dla mojej Synti. Masz oto 1000 monet. Mam nadzieję, że wystarczył jako nagroda. Zaraz jej to dam. Żegnam. Dziękuję po stokroć. Dobra, no. Cóż. Nie ma zbyt dużo tutaj do zrobienia. To chyba była pani magiczka. A może nie. Ta to Fażbry była tutaj pani magiczka. Okej. Okay. Może ktoś w mieście zidentyfikuje nam nasze przedmioty? A jak nie, to chyba mam przynajmniej jeden swój identyfikacji. Z pewnością nie będę biegał jeszcze gdzieś teraz po innych miastach, żeby identyfikować rzeczy. Świetne zbroje kaladońskie. Tej pewnie też mi nie zechcą.
ta... Stój, magu! Bla, 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 bla. Nic mnie nie kupisz. To chcę właśnie powiedzieć. Okej. On nie naprawia nic. To szkoda. Ona również nic nie naprawia. Szkoda. Bardzo by mnie interesowało, żeby gdyby chociaż identyfikowała. Ale jak nie, to nie. To już trudno. Gdzie miałem te zwoje? Życzenia, stworzenia, gaszenia, życia, wyczucia ukrytego. Chyba to musiałem dać Virgilowi. Tak. Użyjmy tego. Jeszcze raz. Mogę to użyć czy nie? Może prawym? Nie. Klikam lewym i nic się nie dzieje. Szkoda. Może to bym tak przeniósł to tutaj. Nie. A może... Umiejętności. Naprawa, nie, nie. Otóż... Chyba nie działa to tak, jak powinno. Nie, nie to, nie to. Nie chciałem tak. No cóż, nie działa to jak powinno. Dobra, w każdym razie, jak tam właśnie moje użycie mocy magicznej? 85%. Jest całkiem okej. Ale możemy lepiej to zrobić. Możemy jeszcze przez spowolnienie czasu. Na następnym poziomie weźmiemy przyspieszenie. Dobra, czy to nam zwiększało jakąś moc magiczną? 87%. Okej. Nie jest źle. Może muszę mieć po prostu 100 mocy magicznej, żeby to zidentyfikować. No cóż. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, co robi, co daje dokładnie ta zbroja. Peraminie, może ty ją założysz, co? Nie, on nie chce jej założyć. Ty? To nie ma miejsca. Raven, ty chcesz ją założyć? Nie. Okej, wiecie co? Miałem tu chyba mój statek zaparkowany w Kaladonie. Albo i nie. Czarnokorzeń, Ashbury. Okej, dobra. Ażby już powinienem mieć chyba mój własny statek. Dobra, tutaj na pewno zidentyfikujemy. Ten przedmiot. Przyciągam trochę ten odcinek, ale naprawdę mnie interesuje ta zbroja. To jest jedyna zbroja płytowa, jaką znaleźliśmy w grze magiczno. Więc... Więc wykorzystajmy nasze ostatnie chwile w Arcanumii. Chociaż sprawdźmy, co ona robi. Ciach, ciach. Dobra. Co ona robi? Mistyczna zbroja płytowa. Wszystkie odporności plus 8. Okej, no... Nie jest to jakoś powalające. KP ma... Okej. Chociaż mój płaszcz podróżnika ma wcale niewiele mniej. W sumie nawet ma tyle samo. Wszystkie odporności plus 8. Słaba ta zbroja, jednym słowem.
Virgil, czy ty byłbyś zainteresowany tą zbroją, gdybym ci ją dał? On byłby zainteresowany, ponieważ dałem mu troszkę więcej KP. Okej, obciążenie średnie. Chcesz tą mistyczną kolczugę? Nie. Baromon, chcesz? Nie, on nie nosi zbroi. Baromon, nie. Chcesz tą mistyczną kolczugę? Tak, to dałoby cię umiarkowane obciążenie. Ojej, Smithy gdzieś zgubił swój magiczny miecz. Dang it. No to teraz będzie się posługiwał tym sztyletem. A miał taki fajny miecz. Nie wiem, jak go mógł zgubić. Mam obciążenie lekkie, umiarkowane. To by go znacznie spowolniło. Ale co tam. Tak za bardzo nie potrzebuję ich szybkich. Dobra, to wracamy do Koledonu. Okej. Gdzie to były... Czy ten statkiem przypłynąłem? Nieprawdaż? To ten będzie mój? Tak. No to... Na Koledon. I gdzie to najbliżej do granicy miasta? Pewnie gdzieś tam na północ. Dobra, tędy też dojdziemy. Okej, przeciągam trochę. Ale obiecałem, że w tym odcinku pójdziemy do otchłani, więc pójdziemy. A długo już nam to nie zajmie. Dobra, już tutaj możemy iść. Rosenburg. Kierunek Rosenburg. Okej. To był jakiś wilkołak. Mam nadzieję, że to nie była ta pani, którą uzdrowiliśmy. To by oznaczało, że lek nie podziałał. To byłoby trochę smutne. Dobra, Rosenburg. Czekamy do rana. I gdzie są te kręgi? Tutaj. Drogę drużyno! Ku przeznaczeniu! Okej. Okay. Nasruddin już na nas czeka. I'm sorry. I just need a few moments alone. I'm sorry. I didn't want this to happen. I'm trying so hard to be strong. Raven, co się dzieje? I don't know. I've never really had to face what I feel about all this until right now. I'm not afraid. I know that we have the strength to overcome Aranex when the time comes. It's just that, well... O co chodzi? It's you. I guess I shouldn't say that I'm not afraid. I am afraid. Afraid of what I feel. For you, I mean. You see, not long ago, I'd have given my life 1,000 times for my people with no thought and no regret. But now, here with you, I'm sorry, I shouldn't have said anything. Ta druga opcja jest bardzo brutalna. Ale bądźmy mili dla niej. You never told me what happened to Renford, but I know he's dead. Because humans have so little time. So you see, even if we survive, I have even greater pain to face someday.
I'd rather face Aranex and all of his Dark Legions 1,000 times over than ever think about that pain. Dobra. Co tu ładnie by wybrać? Pierwsze czy drugie? Pierwsze czy drugie? Może to drugie. What? I don't understand. Oh, I see. You clearly show me what's important to you. I'm sorry I said anything okay. at all. Okay, chyba wybrałem źle. Okej, wiecie co? Nie chcę tego zepsuć. W sumie nie pamiętam wcześniej tej rozmowy. To jeszcze raz. You never told me what happened to Renford, but I don't know what to say. My heart tells me to run as far and as fast as my legs will carry me, but I cannot. For as long as the trees stand strong and the wind sings among them, I am yours. I will always be yours. Oh, Raven, kochana. No more words. We have so little time, let us not waste it. I think it's time we return, my love. Okay. As if I leave you now. Together we will face whatever is to come. Okej, to była całkiem naprędka scena. Jeżeli o to chodzi. Okej, nie gadajmy o tym. Było dosyć koślawo stworzony wątek romantyczny. Jeżeli się mnie zapytacie. Ale okej, pogadajmy sobie z Rudimem. Are you prepared to face Aranax? Tak, zawsze byłem. Znaczy, coś takiego. Tak. Then it is time. May your gods accompany you to the other side and help you to stop Aranax. Lepiej, żeby tak było, albo będę mieć kłopoty. Okej. Okay. Po drugiej stronie otchłani. Cóż, jest sporo rzeczy do zabijania, to fajnie. Jeszcze mamy jeden poziom do wybicia. Ale fajny krąg jest i tak dalej. Ciekawe uczucie. Okej, okay. W następnym odcinku penetrujemy otchłań, zabijamy mroczne stworzenia, potwory i tak dalej, które się toczają w drodze do twierdzy Aranaxa, aby stoczyć ostateczną walkę z tym złym i podłym magiem. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!